Kiedyś to było, kilka lat temu to było jeszcze mniej tak entuzjastycznie akcentowane, ale dzisiaj oficjalnie Estonia mówi o sobie, że jest państwem nordyckim i chce należeć do tego klubu wspólnie z Helsinkami, wspólnie ze Sztokholmem. Oczywiście Estonię łączą bardzo silne związki językowo-kulturowe z Finlandią, historyczne ze Szwecją, ponieważ Estonia przez niemal 100 lat była częścią Imperium Szwedzkiego i ten okres jest bardzo dobrze pamiętany w Estonii jako jeden z bardziej pozytywnych czasów, mówi się o dobrych szwedzkich czasach. Natomiast jeżeli spojrzymy bardziej na przykład na politykę bezpieczeństwa Estonii, to ona jest dużo bardziej podobna do polityki bezpieczeństwa państw środkowoeuropejskich.